dobry, pani Gosi Dziedzic. Serdecznie was pozdrawiam. Witam na moim kanale wszystkich zgromadzonych. Ten apel to będzie mój apel, prośba do wszystkich ludzi na świecie, którzy mieszkają niedaleko Grudka przy Policznej koło Zwolenia. To jest komunikat w ogóle dla wszystkich ludzi. To jest mój apel o sprawiedliwość i trochę szacunku dla zwierząt. I teraz powiem tak. Mieszkam w DPS-ie w Grudku, miejscowość Policzna, blisko Zwolenia. I od jakiegoś czasu zauważyliśmy, ja i mieszkańcy, że ktoś podrzuca pod nasz DPS niewinne zwierzęta. Często są to koty albo psy. Ludzie, nie wolno tak robić. Jak możecie podrzucać stworzenie? To czuje, to kocha i to jest żywe, tak? I ma uczucia, musi coś jeść i pić. Jak byście się czuli, gdyby ktoś was porzucił na ulicy, bez środków do życia, bez jedzenia, bez picia, bez domu, ciepłego domu, na takim zimnie, jak na przykład śnieg, kiedy jest zimno, na śniegu. Chcielibyście tak marznąć, głodni, bez picia, bez jedzenia, tyle godzin? Apeluję właśnie o to, żebyście nie podrzucali pod nasz DPS zwierząt. Bardzo prosimy, kochajcie zwierzęta, nie wyrzucajcie ich od siebie. Naprawdę nie wolno tak. Naprawdę tak nie wolno. Czy ja kiedyś tak zrobiłam? Nigdy. Ja, Gosia, jeżeli mnie lubicie, wszyscy, jestem wstępnie na plaży, bardzo proszę, nie krzywdźcie zwierząt. Druga sprawa, która jest też bardzo ważna, przy naszym DPS-ie często giną zwierzęta. Pokażę wam zdjęcia przy DPS-ie w Grudku 26, Policzna. Bardzo proszę wszystkich kierowców o uwagę. Proszę jeździć bardzo wolno tutaj, ponieważ po jednej stronie jest DPS, w którym również mieszkają koty, zwierzęta, jak i po drugiej stronie są domy jednorodzinne i po jednej, po drugiej. Mamy wszystko, tutaj jest pełno zwierząt. Weźcie pod uwagę, że to jest wieś. W każdej chwili każde zwierzę może wyjść, czy to będzie kura, czy kogut, czy perliczka, czy pies, czy kot, a nawet kaczka, czy gęś. Dlaczego macie zabijać? Nie możecie uważać? Naprawdę jeździcie, bardzo proszę, wolno. Apel do kierowców, giną niewinne zwierzęta, oni cierpią, nie wolno tak robić. Kto jest za mną, ręka w górę. Proszę was, jeździcie wolno, przy Grudku w DPS-ie Policznej, jeździcie wolno, z uwagą na niewinne stworzenie. Bardzo was proszę, najważniejsze uważajcie na koty, psy, na inne zwierzęta. Bardzo was proszę, uważajcie, jeździcie wolniej. Prosimy, my mieszkańcy, ja głównie, Gosia Dziedzic, mieszkanka Grudka DPS-u, Domu Pomocy w Grudku, Grudek 26, Policzna. Bardzo proszę jeździć wolno, nie krzywdzić zwierząt, bo zabijacie nam zwierzęta. Przez któregoś z was, który jechał jako kierowca latem, zginęła moja róża. Pierw zginęła nasza kochana Marysia, czarna kotka. Później zginęła moja różyczka ukochana, a teraz kropka. We wrześniu. Też koteczka. Trzy kotki nam zginęły w ciągu roku. Bardzo was proszę, jeździcie wolniej. Nie krzywdźcie zwierząt. Jak byście się czuli, gdyby ktoś po was samochodem przejechał? Zastanówcie się, jaki to jest ból. Jak możecie tak krzywdzić zwierzę? To też czuje, ma serce, ma wszystko. Bardzo was proszę o uwagę i proszę nie podrzucać do naszego Grudka zwierząt. Bardzo prosimy. Proszę dać zwierzętom dom, nie krzywdzić ich. Na zimno nie porzucać. Nie można porzucać zwierząt na pastwę losu. Zastanówcie się, jakby ktoś was tak porzucił. Bardzo proszę o uwagę, wysłuchać mojego apelu. Bardzo apeluję o to, bardzo proszę. Nie podrzucać zwierząt, opiekować się zwierzętami, kochać je i nie krzywdzić. Tak samo do kierowców, jeździć wolno, nie krzywdzić, nie przejeżdżać zwierząt. Bardzo dziękuję. Bo tu, gdzie jest Grudek, my mieszkamy w DPS-ie, są jeszcze domy. Wszędzie są jakieś zwierzę, może być, czy kura, czy kogut, kaczka, gęś, perliczka, pies, kotek. Jak można zabijać takie cudne zwierzęta? Pomyślcie sobie, weźcie sobie to do serduszka. Bardzo was proszę, jeśli mnie szanujecie i mnie lubicie jako Gosi Dziedzic, jestem wstępnie na plaży. Może w tym roku będę stegnie na plaży, będę. W tym roku będę stegnie na plaży może. Będę się prażyć, stegnie na plaży. I bardzo proszę, to tak żart dla was. I bardzo proszę, docencie mój apel. I bardzo proszę ci, którzy to zrobili, bardzo proszę. Jeszcze apeluję o ważną sprawę. Chciałam powiedzieć, to już może w drugim filmie, bo pamięta się u nas taki duży czarny pies, w drugim filmie, proszę go oglądać, pokażę jak on wygląda. Jeśli znajdzie się właściciel, to bardzo proszę o kontakt. Dziękuję bardzo. Zaginął chyba pies i lata tutaj i szukamy jego właściciela, może ktoś go zna.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, prosić się do serca. Nie krzywdźcie zwierząt, nie porzucajcie, nie przejeżdżajcie samochodem. Bardzo was prosimy. My, mieszkańcy DPS-u, a szczególnie ja, wielka, wielka, wielka miłośniczka zwierząt, kochająca zwierzęta i wasza ulubiona fanka Gosia Dziedzic, Sarusia 55, Stegnie na plaży. No, dziękuję. Zastanówcie się to w swoich sercach i przed Bogiem, czy się Boga nie boicie. Krzywdzenia zwierząt. Wiecie, że przed Bogiem odpowiemy, kiedyś wszyscy. Nawet ja stanę przed Bogiem, ty staniesz, ty. Każdy z was, co ogląda mojego bloga i moje filmy, też stanie przed Bogiem. I co, nie boicie się Boga? Religii, żeście się nie uczyli, bo ja się uczyłam religii. No. Bóg ze mną jest. Wierzę w Boga, że Bóg nie pozwoli krzywdzić zwierząt. Nie wolno krzywdzić. To zwierzę czuje. Odczuwa, ma serduszko, wszystko czuje. Kocha cię, a ty go porzucasz. Słuchaj, zwierzę kocha cię, a ty je porzucasz. Nie może tak być. Zwierzę, które kocha swojego pana. Jak ono się czuje, kiedy odrzuca je własny właściciel, odrzuca go od miłości, go porzuca i nie kocha. A on tak kocha swojego pana. Jak tak można? Proszę, weźcie sobie do serca. Dziękuję wszystkim. Dla wszystkich apel mój. Gosia Dziedziec, dziękuję.